Siemanko, Urgot z tej strony i witam was w kolejnym odcinku Przegrywania Ludziom Gier, czyli A do Z do Kery. Dzisiaj sobie zagramy nikim innym jak Anko. I powiem wam, że to jest champion, od którego nie oczekuję kompletnie nic, tak? Anka jedyny, co ma do zaoferowania, to jest chyba 650 attack range'a, a poza tym ona będzie useless. Ja już to czuję w kościach, że ona będzie useless. Chyba, że będę miał jakiegoś dobrego supporta, który elegancko będzie trzymał na uwięzi i na mnie dekery i będzie masa stunów, ale szczerze w to wątpię. A, dobra, ogólnie rzecz biorąc mamy Miss Fortune supporta, w sensie ma kometę, ale ma exhausta, więc w sumie nie wiem czego się spodziewać w tym momencie. Mam wrażenie, że gość pomyślał, że troluje, ale ja nie troluję, ja gram w pełni poważnie. Na topie w ogóle Venom jest best Renekton EU grając Aatroxem, to Heimerdinger wykaruje Mida z dżungli. Także no, chyba gierka będzie wygrana, jakby to tak na to patrzeć z tej perspektywy. Dobra, jesteśmy w gierce. Ogólnie rzecz biorąc, zapinguję jak coś, że jestem adekery, żeby ta MF-ka sobie za dużo nie myślała. Ogólnie rzecz biorąc, jestem trochę pod wrażeniem waszego odzewu pod odcinkiem z PUBG'a. Jeśli nie widzieliście odcinka z PUBG'a, to zapraszam was serdecznie do obejrzenia. Wasz odzew pod owym odcinkiem jest naprawdę mega pozytywny i ja się bardzo cieszę, że wam się to spodobało i dlatego nawet jeśli nie gracie w PUBG'a albo ogólnie nie widzieliście odcinka, to bardzo serdecznie was zapraszam do obejrzenia go, ponieważ ludzie naprawdę chwalą ten odcinek za to, że nawet nie grając w PUBG'a się uśmiali i to nieźle. Dobra, MFK jest supportem. I na pewno będzie więcej odcinków z innych gier. Także tego możecie się spodziewać w najbliższym czasie na klinice, żebyśmy po prostu nie stali w miejscu cały czas w LoLu, bo to się prędzej czy później znudzi, jakby nie patrzeć. I nie będziemy grać w LoLa całe życie. W ogóle, tak, zobaczyliście moje runy, uhuhu, ale mnie przejrzeliście. W sensie, jeden ziomeczek w ogóle do mnie nawet na Facebooku napisał taką wiadomość, taką... Nazwałbym to cwaniakowatą, takie... Bo wiadomość coś w stylu, no to nieźle ukryte runy i screenshot z odcinka, to takie, a go kurwa przejrzałem. A już, cała kariera jego wleci w dół. No i co z tego, że znalazłeś? W sensie średnio rozgarnięty człowiek sobie znajdzie te runy na OPGG, tak? I nie będzie się tym chwalił wcale w komentarzach, bo to jest dosyć logiczne, że tam można znaleźć te runy. Także to nie ma się czym chwalić wbrew pozorom, to nie jest żadne osiągnięcie, że znaleźliście te runy. Jak to siadło? Ej, to nie miała prawo siąść. No ja pierdzieliks! No wee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 
że granie na draftach będzie troszkę cięższe, ze względu na to, że na flexach dobierało mi te silvery, a tu gram na swoim poziomie i może być troszkę ciężej. Ja jeszcze nadrobię tę farmę, tak? Co to jest dla mnie 14 milionów różnicy? Dobra, widzę, że Xin to chyba wykeruje, już ma drugiego killa, także bez problemu, w ogóle bez renektu na UNE, szkoda, że nie Atrox, hehe. No. Nie mam pojęcia, co maksować. Mi się na takim najrozsądniejszym, jako bycie, jako AD Carry, najrozsądniejszym wyborem mi się wydaje E. Bo w sumie to jest jedyne, co mi pomaga tak naprawdę w przeżyciu na tej linii. No, przyznam, że początku może najlepszego nie miałem, ale jak to tak dalej pójdzie, to kiedyś nadrobimy te miniony. No teraz jest tylko 13 milionów przewagi, było 14 i dostajemy ganka, what the fuck. W ogóle to jest Heimer na dżungli. Ojej. Oczywiście klasyka kina, musi być botrk, bo bez tego żaden AD Carry nie będzie działać. Poza tak jakoś 80% normalnych AD Carry. Dobra, mamy ulcika, jeszcze tylko niech MF-ka wbije i można cisnąć. Nie zabiliśmy! Jeszcze jak chyba zginę! Zginę! Blitzcrack! What the fuck? What the fuck? Okej. Okay. Pierwszy raz od dłuższego czasu gra mi idzie zgodnie z tym, jak przewidywałem, że pójdzie, czyli że po prostu no, przejebię ją mocno. Ale cóż. Z tą serią jest bardzo ciekawie, ze względu na to, że trzeba przebrnąć przez takich AD Carry jak Anka, żeby potem móc się rozkoszować jakimiś takimi ukrytymi OP-pikami. Na przykład jaką jest Elise, bo pamiętam, że Elise wcześniej mi się super grało jako AD Carry jakimś cudem. Teraz wyjdzie na to, że jestem zwykłym trolem i przerabuję ludziom gierki. Ale to nie jest ranked, tak? To nie jest ranked, więc już nie macie prawa mnie oskarżać o cokolwiek. Xin i Rengar to wykerują, ja w nich wierzę. On tu siedzi. No ten...
Nie sądziłem, że już w trzecim odcinku zacznę poddawać wątpliwościom tę serię, tak? W sensie nie ukrywam, że w sumie ginę przez własną głupotę. Ale fajnie jest to zwalać na to, że muszę robić tę serię, tak? To jest zawsze jakaś wymówka. To nie jest tak, że robię tę serię na siłę. Ja siadam do tej serii wtedy, kiedy mam na nią ochotę, na nagrywanie. Czyli następny odcinek pojawi się pewnie za jakiś miesiąc. Dobra, 12 sekund do ulta, my to jeszcze wyklikamy tutaj. Nie cofaj, my to wyklikamy, mówię ci. MFK? Don't do it. I'm a virgin. No ale gówno. I oni wiedzą o mojej egzystencji w tym miejscu. Rengar, helpunku! W ogóle już widzę masę komentarzy od pseudopsychologów oraz profesjonalistów odnośnie tego, jak nie czerpiesz przyjemności z tej serii, to jej nie nagrywaj. Rzecz w tym, że mogę brzmieć na to, że się denerwuję, ale dużo osób nie rozumie, że to jest w pewnym sensie odgrywanie roli tutaj na YouTubie, tak? Wbrew pozorom ja się tak nie zachowuję, jak mnie spotkacie na ulicy. Nie, jak mnie spotkacie na ulicy, jest się ze mną strasznie niezręcznie rozmawia. Nie polecam. Jak mnie widzicie na ulicy, to zróbcie takie... obejdźcie mnie takim kółeczkiem, żeby po prostu unikać kontaktu ze mną, bo to jest najgorsze, co możecie zrobić, jak mnie widzicie. Ale my to przerąbiamy. I to głównie ze względu na mnie. Oj. Ej, dobrze, dobrze! Dobrze! Nice! Dwie asysty wjechały, teraz to będę się snowballować powalony. Dobra, bodki jest złożony, teraz to tylko z górki. No, proszę nie. To on jest mój, on jest mój. Jest! Jest! Pierwszy kill. Ale łatwo. Szczerze powiedziawszy, gdyby on się na mnie obrócił, to on by mnie jeszcze zabił. Co to w ogóle za pytanie? Czy jest stream? Wejdź na YouTube'a i zobacz, what the fuck? Albo często dostaję pytania, kiedy następny odcinek? W dniu, w którym jest wypuszczony odcinek. Ja nie wiem, co ja będę jadł obiad na następny dzień, a wy mnie pytacie, kiedy odcinek? O kurczaki. W tym momencie jestem wam wdzięczny za pisanie, żebym nie grał tego na flexach. Gdybym coś takiego na flexach chodzi, bo to bym nie mógłbym spać po nocach. A w ogóle prawdopodobnie następne odcinki będę robił z kamerką, żeby to jakoś wizualnie było ciekawsze. Bo nie wiem, wtedy mi się zdaje, że to ma taki... Ludzie sobie bardziej zdają sprawę, kto jest Hodo, a kto Urgot, bo ludzie często mylą mnie i Urgota. Chociaż to się w sumie w pewnym stopniu stało memem u nas na kanale, ale tak czy inaczej. W ogóle MFK się już poddała i zaczęła robić damage, patrząc na to, jak gram. W sumie się nie dziwię tak naprawdę. Szczerze powiedziawszy, gdybym grał ze sobą, to bym się zreportował. Serio. To jest tylko kwestia czasu, aż dostanę jakieś ostrzeżenie za intentional feeding. Co? Co się tam stanęło? To ja nie wiem. W ogóle jeśli czuliście się kiedyś bezużyteczni, to pomyślcie o ziomeczkach, którzy robili animacje do krytyków dla Anki, albo dla innego apekery. Tak szczerze, pomyślcie o tym. Dobry Boże, co ja żem uczynił? Oni mnie zgwałcą pod tą wieżą. No nie, robię barona, dobra. No nie, Kruci! Nie, no.
bez sensu taka gra. No ale z pozytywów chyba nie skończą. Ile mają? 50 sekund. W sensie 35 do mnie, ja to wybronię.